Idziemy do jaskini mylnej. Wejście do jaskini mylnej. No to idziemy. Jedno okno, drugie. I tam na dole trasa wycieczkowa. Idziemy. Czuję wodę pod nogami, chlipie. Ale mokro. Mokro. Dobrze. I teraz trzeba będzie się przecisnąć tędy. No, przeszliśmy jeden taki z cięższych przejść. Teraz będziemy szli dalej. Tylko wezmę plecaczek. Okej. Tak, gdzie znaki, tak. Dobrze. Okej. To jest grota, którą możemy zwiedzić. Tutaj jest do odwiedzania przeznaczona. Dobrze, idziemy. Muszę być mocno pochylony. Tu już trochę lepiej. Tak wygląda sufit. No, już stoję wyprostowany. Teraz idę dalej. Tutaj takie kawałeczek szczelinki i dalej komora. Muszę się przedostać przez kamyki. Kasia ubrana idzie. Okej. Trochę niestety ręka mi drga, no ale idę po kamieniach i to jeszcze mokrych. Co chwilę mi się buty ześlizgują. No trudno. Opa. O, tu już trochę lepiej. O, się znowu śliznąłem. No. Dobrze. No, jak widać, dosyć ładny kawałek uszliśmy. Tam się jeszcze można sobie pójść. Tylko że tam już... Nie, tam coś jeszcze jest. O. Tutaj chyba nic już nie ma. Tak, tu już chyba jest końcówka. Sufit nad nami. Zobaczmy tam dalej. Coś tam jest, jakieś sklepienie, jakieś dziury, coś tam idzie. Jak daleko, nie wiem. Tam jest coś takiego, że można chyba przejść. A tu idzie sobie Gosia. Tam znaczek jest, w tamtą stronę. Tego znaczka nie widać. No to przejdę się, tylko zobaczę. Przepraszam. Mi się wydaje. Jeszcze tylko tutaj się przejdę. O, jak fajna taka ściana do góry. Ta ściana się tak ciągnie, pod takim kątem, w taką szczelinę. Tam coś jeszcze jest, widzę. Można wejść, ale podejrzewam, że jest to ślepy korytarz. No zobaczmy jeszcze kawałek. Opa. Zobaczmy, jak to wygląda. Czy do jakiejś komory dojdziemy? Kusi mnie ten odcinek. Szczerze powiedziawszy. O, woda. Niezła kałuża. O, tu muszę pod niezłym kątem iść. Ciężko się tu idzie. I to już jest chyba końcówka. Tak? Dobrze? Nie mylę się? Chyba się nie myliłem. O, tam coś do góry jeszcze jest. A nie będę się pakował na te śliskie kamienie. Są okropne. Dobrze. Jeszcze woda cieknie. O, proszę bardzo. Dobrze. To ja wracam. Nie nagrywam tego, jak wracam. Do zobaczenia. No to Gosia z dziury wychodzi. A my wtedy sobie zobaczymy, jak to wygląda. Naokoło. Tu jest takie... jakiś sufit. Patrzymy. Ale... się skała chyba pękła, stąd ta szczelina. Tam chyba będziemy szli. Chociaż zaraz zobaczymy, gdzie drogoskazy prowadzą. Ok. O, to jeszcze sufit. Dobrze. I widzę, że strzałka prowadzi w tą stronę. Tak, tu. Czyli będzie trzeba iść w tą stronę. Tutaj. Tak, ale zanim tam pójdziemy, to chyba jednak pójdziemy tutaj i zobaczymy, co tu jest. No, mi się wydaje, że tu też powinno coś być. Ale zobaczymy. Tu nie ma strzałki, bo może jeszcze nie jest... Bo to nie jest kierunek zwiedzania, ale... To jest chyba jedna z komór tutaj. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Już nie pamiętam, kiedyś tutaj byłem. Ale to było wieki temu. Nie, kończy się ślepo. Nie, a nie, coś jest. Ha, przejście do wielkiej komory. Dobrze, weszliśmy sobie tutaj tą szczelinką. I widoczek nam się ukazał. Od taki. Duża komora. No, ona nie jest chyba przeznaczona, nie jest trasą do zwiedzania. Aczkolwiek wiem, że tutaj ludzie chodzą. Swego czasu jak byłem, to znalazłem nawet jakieś śmieci. O. Zobaczmy, jak tam dalej jest. No i ona się kończy, z tego co pamiętam, ślepo i faktycznie ślepo się kończy. Rumowisko skalne. Prawdopodobnie ciekawe, może skała odpadła od góry, od tego, od sufitu. Tak to wygląda. No dobra, wychodzimy stąd. Poszliśmy sobie tam, wróciliśmy. No to idziemy w kierunku zwiedzania, czyli tutaj. Tutaj też pod skosem kałuże, muszę uważać. Mokre buty, no tak. Może być. Kierunek zwiedzania. No to idziemy dalej. O kurczę. Tu się pod skosem muszę przedostać. Siedzę na skale. Ole, przeszedłem. No w końcu. Dobrze. No, komora. Jak komora. Tędy przyszliśmy. I kierunek zwiedzania jest w tym kierunku. W tym kierunku, no to wychodzi. A tutaj? A tu też jest jakiś... Aha! To jest ten taki łącznik z tamtym przejściem do tamtej komory. Tam dłużej? Tak, tutaj dłużej, co byliśmy przed chwilą. To pamiętam, że tędy można było przejść. Nie pamiętam, czy już jest udostępniony, bo wtedy chyba, jak byłem jakiś czas temu, to było chyba gruzem zawalone. To? Strzałek nie było. Strzałek nie było. Jest, strzałka prowadzi w tą stronę, więc idziemy sobie w tą stronę. Dobra. No, trzeba będzie znowu plecaki najpierw przedostać, a potem my. Plecak jeden. O. Drugi. O. Okay. Dobrze. Dobrze, przeszliśmy stamtąd. Tutaj widzę, jest taki znak rozwiedzania miejsce. No to idziemy. Tylko tu się trzeba będzie trochę poczołgać. Tam w ogóle jest skała. Skała, skała i jeszcze raz skała. Ci proponowałem, że pójdę sam. O, no już się wyżej robi. Nawet podgłos jest, czyli dosyć jest przestrzennie. Okej. No. Z tej strony Gosia, widzę, idzie. Czołga się. To się pośmiejemy, się Gosia czołga. Idzie Gosia, idzie żółwik nasz. Jest. Dobrze. Zobaczmy. Komora. Gacków nie ma? Nie ma gacków. Nie ma gacków. Więc tam ludzie nie mogą dojść. Pewnie tak. No dobrze, zobaczmy co tam jest dalej. Tu jakaś szczelinka. Tam się nie będziemy zapuszczać, bo możemy utknąć. Dobrze. No dobra, obejrzamy. Jeszcze nie, jeszcze tam jest. A co my tutaj mamy? Dobrze, chyba ślepa się kończy, albo nie, coś tam jest. Ciekawe. A tutaj? Pamiętam, że gdzieś tutaj chodziłem i gdzieś się wchodziło dosyć mocno w dół. Się schodziło. Czy to nie było tu? No jasne, że tak. No i to było tutaj. Się schodziło w dół. O, a tam można było wejść do góry, tam było ślepo. Zobaczmy. Opa. Czy się coś zmieniło? Od czasów jak tu byłem. No. A, ktoś skarpetki albo rękawiczki zgubił. Dobrze. I co my tutaj mamy? Szczelinka, coraz mniejsza szczelinka. I na końcu ślepo. Zakończone. I to by było tyle. To wracam, wyłączam kamerkę. Wychodzimy z komory. Na czworakach. To już widać nasze plecaki. Ale szóstka, skała, jaka im zimna. A ta znowu oślizła. Okej. Dobra. O. No i walnąłem się głową. Sama przyjemność. Dobra, trzeba iść teraz tutaj, bo tu jest wyżej. Dobrze. Zresztą nie tylko trzeba, ale koniecznie trzeba, bo tu jest kierunek zwiedzania. O! I jest już wyżej. No, to możemy sobie iść i zobaczyć jak jest tutaj. Z tego co pamiętam, to jest chyba ten długi korytarz ciągnący się, główny taki, ciągnący się prawie że do wyjścia. Dobrze. Jak sufit wygląda? O, proszę. Kamień tam utknął. Niech tam zostanie. Dobrze. Tam jest Gosiunia. Zaraz przyjdę po plecaki. Dobrze. A my sobie tu pójdziemy kawałeczek jeszcze. I jest tutaj coraz niżej niestety. I coraz niżej. O. Tu już jest ciekawiej. No. I żeby było ciekawiej, droga nie prowadzi tu. Droga prowadzi, o właśnie, tutaj. No. Ciekawie musi być, nie? No. Także jeszcze zobaczmy, co jest tutaj? Wtedy droga. Jaka jest droga? No, to jest dobra droga. No to sobie pójdźmy. No i to jest taka malutka pieczarka chyba, jakby to tak nazwać. Nie jestem specjalistą, geologiem. Będę nazywał tak jak wiem, tak jak znam. Jak ktoś ma problemy, to niech nie słucha. Dobrze. A teraz pójdę po plecaki. Położę kamerkę tutaj. Przy okazji i będzie światełko, i będzie widać jak sobie idę. Dobra, to idziemy. Opa! Jeden plecak przyniesiony. Dobra. I niech czeka. Idziemy po drogi. Dobrze, a więc byliśmy tam. No idź, Josiu, idziemy sobie teraz tu. Tak jak pokazują strzałki. Mokro? No to nieprzyjemnie pewnie. No Gosia się w głowę uderzyła. Oj, będzie zła. A może najpierw plecaki przyniesiemy, co? Dobrze. Pójdę kawałek. O, okay. No, jest ciężko. Trzeba przetargać plecak. Najpierw. Oj, jakoś płaski. Dobra. Już sobie radzę. Powrotem. No to utytłany będę niesamowicie. A więc tak, pokażę teraz jaką przed chwilą drogą szedłem, niosąc plecaki z Gosią. Mokro, nisko, wręcz się czołgamy. Niestety w pewnych momentach czasami nie widzę, co nagrywam. O, jest naprawdę ciężko. Muszę przyłożyć rękę. O, okay. Proszę bardzo. No jest. Dla spragnionych ktoś zostawił wodę. Tam dalej chusteczki. No nic. Ale to było jeszcze nic, bo się okazuje tam dalej. Dużo więcej wody i mniej kamieni. Proszę bardzo. O, takie bajoreczko fajne. Gdyby ktoś chciał zwiedzać, to niech nie przychodzi w adidasach. Nie polecam. No dobra. Tam jest Gosia. To idę po kamyszkach. O, po kamyszkach. Dobra, tu mamy kamyszka, a niego wejdziemy, potem. Teraz muszę nogę przełożyć na inne. Masakra. Okej. Jest już lepiej. Jest. Jeszcze bajorko jest tam. To idziemy tam. Kamienie oczywiście nie są przymocowane do podłogi, one się ruszają. Także trzeba przy okazji równowagę trzymać. Tak więc idę dalej. Słyszę, że Gosia targa plecaki trochę dalej. Idę, kochanie. No, to udało mi się przejść w miarę się nie zmoczywszy. To widzę następne bajero. Jest bardzo wąsko. To jest moja ręka. O, tak. O, także wąziuteńko jest tutaj. Na dole jest szerzej. Więc trzeba niestety kucać. Okej. Już jest lepiej. Już jest lepiej. Przeszedłem kawałeczek. Dobrze. Już jest coraz szerzej. I coraz wyżej. Super. Skały są w niektórych mokre, w niektórych miejscach. Chyba woda przesiąka poprzez skałę z gruntu. Stąd ta woda. Dobrze. No tu już prawie się można wyprostować. A mając 2 metry, myślę, żeby się w tym miejscu już człowiek wyprostował. Na chwilę, bo trzeba będzie znowu się pochylić. Ukłon dać skalę. Gosia naprawdę pracowicie targa plecaki. Jestem pod wrażeniem. Idzie przed nami. Takie to skałki. Tutaj kierunkowskaz wskazuje, że idziemy dobrze. No i tam teraz w dół. Na chwilę się wyłączyłem. Ale już jestem z powrotem. Targam się w dół. O! Śliskie kamienie. No. I znowu będzie wąsko. Dobrze. On się mówi trudno. Nie mam pojęcia. Myślę, że jesteśmy w połowie. Dobra. Dobra. Jest znak? Jest znaczek, dobrze. Czyli tędy. Okej, to idziemy. Czeka nas znowu przejście przez bardzo niski, wąski korytarzyk. Ale potem już jest trochę lepiej. Oczywiście znowu woda. Teraz na razie są kamienie, ale za chwilę będzie tylko woda. Parę kamieni, które się oczywiście ruszają. No nie może być inaczej. O, proszę. A jaskinia wygląda tak. I tutaj u góry trzeba na ten grzbiet uważać. Parę razy już tędy przechodziłem, bo niosłem plecaki jeden, potem drugi. Wróciłem po kamerę i przyłożyłem parę razy. Na szczęście głowę mam osłoniętą, więc nie ma tragedii. O, właśnie. To jest ten ruszający się kamień na przykład. Także trzeba być ostrożnym. Okej. A tak wygląda tutaj. W tym czasie przełożę nóżki. Wy sobie oglądajcie. Dobrze. Już to jest trochę wyżej. O. Oczywiście nie polecam w czystych ciuchach iść. Tutaj zdecydowanie, jak wyjdziemy, będziemy brudni. Więc polecam mieć robocze ciuchy. I przydałyby się rękawiczki. Teraz tak zauważyłem. O. No to właśnie wdepnąłem wodę. Ale... Następny ruchomy kamień. Dobrze. Opa. No tak. Oślizę te kamienie mokre. Zjeżdża człowiek po nich. Jak po lodzie czasami. Dobrze. Jesteśmy już coraz lepszej przestrzeni. Jest szerzej, wyżej. Już idę tak lekko zgięty. O. Gosia wzięła plecaki i idzie dalej. Gosia! W tych plecach ja mógłbym jeść już. No. Daj mi słodka. O. No my już jesteśmy na końcówce. Takie wyżłobienie. Sobie tutaj zostawiłem plecaki, o na tej skałce. A teraz możemy iść dalej. Tam nawet widać jest kawałek, że się zaświeciło. Tam Gosia jest. Także tam właśnie prowadzi droga. No to idę. Za chwilę powinny się dziś zacząć łańcuchy. Tu jest szlak i tam jest szlak, czyli w tamtą stronę. Trzeba iść. Żeby ktoś się nie pomylił, nie poszedł ten. Bo to nie jest szlak. A zobacz, przy okazji zobaczmy, jak wygląda to. No. O, Gosia idzie taką półeczką wyżłobioną. Trzeba uważać, bo ślisko może być jak cholera. Żeby tutaj widać. Dobra. O, właśnie się śliznąłem na jednym kamyczku. Tam jest dalszy ciąg jaskini, ale ona nie jest udostępniona do zwiedzania. Tylko pokażę kawałeczek, jak to wygląda. Bo tam ona schodzi w dół, z tego co ja pamiętam. O, proszę bardzo. Właśnie idę w dół. Jest dalej. Zniesienia. Jak daleko się to ciągnie, niestety nie wiem. O, to jest jakaś skała. To nawet pęka skała. Tam jest jakieś przejście jeszcze. Opa. Tak, tutaj można zejść. Opa. Jest coraz niżej, idzie się coraz niżej. Byłem swego czasu. Tak, byłem. Nie pamiętam, czy tu się ślepo kończy, czy ten, ale już nie będę dalej szedł. Bo naszym celem jest trasa główna. Dobrze. To będziemy szli z powrotem. O, tam. Do trasy głównej. Dobra. Opa, muszę się dźwignąć do góry na skalę. Plecak mi trochę przeszkadza. Nie, nie jest tak źle. Jednak. Dobrze. Muszę uważać, cholernie śliskie są te skały tutaj. Mokre. Okej. Wchodzę już do Gosi. Miejsca rozwidlenia. i półeczki skalnej. Tak ona wygląda. Fajnie jest podświetlone, teraz super. Stamtąd przyszliśmy? Nie, stamtąd jeszcze nie. O, stamtąd. Dobrze. Dobra, stąd przyszliśmy, a teraz będziemy szli tam. No, mokre. Jak cholera. Jestem stabilna, ale uwaga. Opa! Dobrze, łapiemy się za łańcuchy. Te łańcuchy i idziemy. Ale tam spaść na dół nie byłoby fajnie. A na pewno coś by się stało. No to idziemy, zobaczymy. I komora się ciągnie dalej. Dobrze. Trochę jest dołek, nie? To takie obcieranie, co słyszycie, to pewnie to jest mój plecak. Niestety. Tutaj mała szczelinka w podłodze, o której wspomniała Gosia. Malutka szczelinka prowadzi w dół. No. I musimy dać krok. I idziemy dalej. Tu się droga w skale kończy. Tam jest jakiś tak. Pach. A tu jest taki mostek zrobiony z kamieni. Mostek z kamieni. I przechodzimy sobie do tamtej części. Dobra. I zobaczmy. O! Dobrze, mostek wytrzymał. Możemy iść dalej. O! Ale się śliznąłem. Znowu. No. Już jesteśmy chyba prawie na wylocie. Jest znak. Czyli idziemy dobrze. Znowu się obniża teren. Niestety będzie nisko. Niestety będzie nisko, jak mówi Gosia. No to zobaczmy, jak jest nisko. Ale sucho. Ale sucho. A, bo idzie do góry. No. I chyba widać światło. No, to już idziemy do wyjścia. Super. Przyszliśmy stamtąd. No. I pójdziemy teraz tu. Przez bardzo mały otworek. Na czworakach. Dobrze, będę się prawą ręką podtrzymywał. Ale nie wiem, czy dam radę, no zobaczymy. O! Lekko nie jest. O! Tu się robi szerzej, już jest lepiej, ale trzeba uważać na główkę. Tu co róż wystają skały. No. O, proszę bardzo. Tutaj takie coś. Tutaj takie sopelki wiszą sobie. Lód. Normalnie lód. O, to nawet większy. Tutaj zestaw sopelków. Tak, bo jesteśmy blisko wyjścia, to mroźna temperatura dociera tutaj. No, stamtąd przyszliśmy, jest czerwone, czyli jest szlak i tam już jest wyjście. światełko świeci. Tam właśnie idziemy. Dobrze. Dobra. Cholernie ślisko teraz jest. Muszę uważać. O! Właśnie jakiś sopelek trafił mi w głowę. Złamałem go. Co my tu mamy? A. Okej. Coś. No dobrze. Zobaczcie, ile tu jest sopelków fajnych. Jak sobie wiszą. Nie wiem, czy to widać. O. Tu. Tutaj. I tu do wejścia. Właściwie do wyjścia, bo tu jest wyjście. Dobra. Idziemy. Tu, co my mamy? To jakieś też przejście. Uwaga! O, dobra, jeszcze ostatnia skała, po którą się musiałem pochylić. Tam jest chyba to przejście, co żłobili tam, gdzie te łańcuchy były. Okej. No. I tak sobie stąd wyszliśmy. Okej. No to idziemy do Gosi. I Gosia czeka na nas. O, jak fajnie światło słoneczne zobaczyć. O. Trochę mi się chyba tęczówki zwężyły, bo mnie trochę razi. O, proszę. Kto wyszedł? Smok wyszedł, tak. Zobaczcie, jak fajnie widać ścieżkę. Tamtędy przyszliśmy. Super sprawa. I panorama Tatr. Idziemy sobie na dół, idziemy teraz do schroniska. I koniec szlaku z jaskini mylnej. Wychodzimy na ścieżkę. Hurra!